Dzwonię w sprawie rybek. Pan wystawił na Oliksie. Tak. Ma pan jeszcze jakieś... Chodzi mi o żywe ryby, nie? No żywe, żywe. I chodzi mi o to, żeby... Ale pan... Tak, tak. Pan chce do jedzenia, czy takie ryby wpuścić? Do jedzenia, ale nie dla mnie, tylko dla moich kotów, o. Aha, czyli wnętrzności pan chce. Nie no, całe ryby. A całe? Całe. Ale to do kotów, to karpie pan chce do kotów, czy? Mogą być karpie. Jakie pan ma tam jeszcze gatunki? Przepraszam, coś mi tam przerwało. Jeszcze raz, mówię, że wszystkie ryby jak coś, tylko że, no. Jakie pan ma, o? Bo mogą być karpie, tam no, jakieś... No teraz wie pan, karp, tylko będzie karp. Może amur. No to może ale być tylko... to może być taka mieszanka karpia z amurem. No. I wtedy... Ale to wie pan, dopiero mówię, marzec, kwiecień. A teraz? Teraz nie łowimy nic. To że... Teraz nie, nie. A czemu nie teraz? Teraz nie łowimy, no przed, no po świętach, teraz wie pan, taki styczeń, połowa lutego, to jest taki martwy. Właśnie, a tam nie... Sezon. A nie ma pan tam takich teraz na przykład małych rybek, takich co na przykład... No nie. To dopiero na wiosnę takie małe. A jakieś inne zwierzęta pan ma w sprzedaży może? Nie. Nic? Nie. No to proszę pana, zajmuje pan mój czas, skasuj chłopie to ogłoszenie z Oliksa, bo mój czas tylko zajmujesz. Ale pan musi tam przeczytać to ogłoszenie. Przeczytałem i nie życzę sobie, że ja tracę impulsy, pieniądze tracę, a pan jakieś gówno ogłoszenie. Dobry wieczór. Zadaję sprawę rybek z Oliksa. Tak, słucham. Ma pan te rybki jeszcze dostępne? Te takie z irokezem na głowie? Z irokezem? Tak, już panu mówiąc. O, takie o, są teraz zdjęcie, patrzę na tym. Na... Te no, paszki poprzeczne czy te wzdłużne? Zaraz, poczekaj pan, jak to jest, w tytule jest napisane, sprzedam ryby, ziemiojady Alfonsy. Alfons. Altitrący. No. No jutro przyjeżdża tutaj jeden pan z Kozoszyna po te ryby. Ja. I co, po wszystkie zabierze? Nic nie zostawia? Proszę? Nic nie zostawia? Nie, ja mam trzy sztuki mam. I te trzy sztuki on bierze. Ja. Bo bocje był 3 dni temu, 2 dni temu też pan z Poznania zabrał. Znaczy my się tam zamieniliśmy, bo on mi przywiózł tutaj grunojada takiego ładnego, dużego. No. I się pozamienialiśmy. A te altifronis, to mówię, jutro przyjeżdżę, że jestem rano na umówiony pan, który je zabiera i przywozi mi inne ziemniady w to miejsce, też tam się dogadaliśmy. Jach. A nie ma na przykład pan gdzieś w hodowli takich małych rybek? Ja nie rozmażam w tej chwili, bo kiedyś tam grono jak te ziemniady rozmażałem, no. Ale w tej chwili nie. Ja. Musiał pan popatrzeć, kurczę. Nie wiem. Bo chodzi mi takie egzotyczne ryby właśnie z irokezem, czy tam jakieś balejarzem na głowie, nie? Aha. No. To coś ziemniadów by było sporo tych gatunków, ale to tak się pan... By musiał pan spróbować, ale to tam by pan chciał jechać, nie? To ja znam takiego faceta, który hoduje takie ryby, sprzedaje i takie dosyć naprawdę fikuśne, no. Ale to dopiero w tym, w Gliwicach. A powie mi pan... zoologiczne płaszczka. A powie mi pan, taka fikuśna ryba, właśnie taka z irokezem czy coś, to na przykład ona w smaku, jak się na patelni nawet usmaży, to ona dobrze smakuje, czy to jest... No nie wiem, no to są ryby w większości niejadalne przynajmniej na naszym terenie, a jak w warunkach egzotycznych, powiedzmy one pochodzą z Amazonii, no to musiałbym sobie wejść w internet. No. I w internecie sobie poczytać, no i no powiedzmy Amazonia i ziemniojady sobie wpisać, ziemniojady czy powiedzmy, no na Allegro. I co, Allegro wejść, albo o Eliksie ryby akwariowe ziemniady pisać. A i na przykład, ale dobra, ale na przykład one są z Amazonki, tak? Tak, no bo są i na przykład, no dobra, ja to rozumiem, tak? Ale na przykład z Amazonii są, to na przykład skąd pan wie, na przykład jest z Amazonii, skąd pan nie ma z Amazonii? Pan tam na przykład jakby wypłynął na chwilę, czy jak to wyglądało? Nie, po prostu ja tam mam, znaczy w tej chwili jest tak, że gro tych, znaczy ja te, które by też tutaj rozmnożyłem, są tacy hodowcy w kraju, co rozmnożą ziemię, to by musiał pan wejść
na forum akwarystyczne jakieś tam poszukać sobie, tak jak ja mówię, po takiej linii. Ziemiojady wejść na OLX-ie albo spisać sobie ziemiojady ryba akwariowa i tam jest, może pan dużo poczytać i dowiedzieć się, czy może rozdarzać, co powoduje, bo ja tam nie wchodzę w to, bo w tej chwili mam taki zbiornik, mam jakąś grupę ryb, które mi tam urosły do pewnych rozmiarów i ja tak odsprzedaję tam powiedzmy 2-3 sztuki, żeby zmniejszyć obsadę. No. Ale to akurat tak się udało, bo gości miał to, co ja potrzebuję i on stwierdza nas chyba, że zamieniamy się pewną. No dobra, tak. Dobra. Przedzwonię, najwyżej się dowiem tam do pana, najwyżej po weekendzie czy coś, bo słyszę, że tam pan trochę bełkocze podpity. To ten, to zadzwonię najwyżej po weekendzie, dobra? Musiałem się da sprowokować, bo nie miałem punktu zaczepienia i musiałem zaatakować. Sprzedamy. Dwie samce siwe, dwie karpiate i tekla. To co panu zostało? Nie wiem, bo tam mam wysłane te ID, bo mi posłał, które gołębie bierze, ale nie wiem, o co panu chodziło, jakie. Co pan chcesz? O. Oh my god. Słyszę, że tam po angielsku rozmawiają. Poproszę właśnie może po angielsku, bo moja żona też z Anglii pochodzi. Bo to tak jakby, tak jakby te gołębie będą dla mojej żony do hodowli i ona nie jest z Polski i po angielsku się lepiej dogada. Może pan podać tą osobę, co po angielsku rozmawia? To powiem panu tak, że moje dziecko, bo ten jeden już starszy, to po angielsku to go nie ma, ale ten drugi. No ale mogę się zapytać. Poczekaj pan chwilę. No. Czekaj pan chwilę. Dobra. Kuba, możesz chwilę po angielsku pokazać. Z klientem. Poczekaj. No, chwila. Do panu syna, jak z nim się pan dogadał, to nie ma problemu, no nie? Okej. No, ale to włączę na głośno mówiący, to on będzie z panem gadał, dobra? Okej. Okay. Hello. Hello. Tak. I have one question on the beard. Okay. Listen to me, please. My English is very bad, but I have one question on the auction beard sell. Okay. I can understand. Yes. How far does the beard fly? Okay. Just wait a minute. Jak lotają ptaki? Czy latają? Nie latają, bo raz. They can't fly. Absolutely can't. They not flying. Ah, they just walking. Okay, I'm understand. Are you the Haitley? Can you repeat? Are you the Haitley? Hate, yes. Completely hate. Okay. How much for the one person, one bird, beard? Well, that depends what bird you want. Okay. That's right. Okay. Wait a moment. I'm trouble. I'm think about on the beard is good price, but I must sleep tonight and tomorrow call to you father. Okay. Okay. But you see, my father isn't always at home. You see, and he don't know English very well, so I don't, you know, it's better to call in the evening, if you can. Okay, I understand.
What's your dad name? Bird name? Dad, yeah. You're dad. What's your name, you dad? My dad's name is Andrzej. Okay, I'm right on my cell phone, Andrzej, on the beard. Yes, thank you. Okay, sorry, but at what time can I come tomorrow? I don't know, in the evening it would be very great. Okay, okay. Please give me father on the last minute. I'm understand, but please give me developer on this beard. Okay, of course. Thank you. Thank you. No, hello. Hello. No. Please give me father. It's father. You're talking with my dad, actually, now. Halo, no już odzyskałem telefon, odzyskałem. Słyszałem tam z boku, tam nieco coś rozumiem, że jutro przedzwonimy, tak, żeby się dogadać. No, znaczy, ale to jutro dopiero po południu. Wieczorem, no, bo ja jestem w robocie. Dobra. Na co wie pan, o to panu chodzi, tak? No bo żony się pan zapytał, nie? Co chcecie? No chcemy tego ptaka, czy właśnie czy zdrowy, czy dobrze lata i tak dalej. Podstawowe pytania, ona musi wiedzieć. To powiem panu tak, podstawowe warunki. Te gołębi nie latają, to są gołębie wojlerak i one nie fruwają. A to pana syn, oszukał nas, bo powiedział, że latają. Nie, latają, ale to w bojlerze. W bojlerze? Tak, no to, bo to są gołębie standardy, to nie są gołębie pocztowe. To są gołębie, które latają, ale w bojlerze. I co? Zamykamy, wie pan, w kratkach. I co, normalnie tam woda jest, normalnie tam jest woda tak jakby w układzie zagotowana tylko, i one... Tylko siatka wojlera ogrodzono i on wychodzi na przykład 3 metry na 5 metrów. Tak zo. Pan chce zabić te zwierzęta? To jest przesada. Nie, ale nie zabić, nie, w wojlerze. Wie pan co to znaczy wojlera? No wiem, tam jest woda zagotowana, 100 stopni Celsjusza. Nie zagotowana. Pan je zabije, te zwierzęta. Pan je zabije, te zwierzęta. Ale jak zabije, panie? Co pan do mnie mówi? Jak zabije? Nie zabije. Powiem panu, wojlera, te gołębie fruwają, ale ogrodzone. Siatka naokoło, one wychodzą na pole, wyfruwają, wracają do gołębika. Nie zabija. Nie ma czegoś takiego. A ile na piecu, ile na piecu ma pan teraz? Ale co na piecu? No bo jak one latają w bojlerze, pan pewnie gotuje wodę, one się tam nie usmażą żywcem? Ale jak w bojlerze? Wojlera, wie pan co to jest? To jest siatka, pole i ogrodzone siatką. Wojler? Nie bojler, bojler to jest woda, co grzeje. Wojlera, to jest, wychodzi na zewnątrz, jest kratka, 5 metrów na 5 metrów i tam jest ogrodzenie, klatki podobne, one wychodzą na zewnątrz, tam się siedzą, ogrodzone siatku. Wojler? Wojlera, nie boiler. Wojler. Tak, wojlera. Bo ja się przestraszyłem się, ja się przestraszyłem, że panie tam piecze. Nie, panie. O czym mówię? Wojlera to jest siatka ogrodzona, rzekomo wychodzi z gołębnika, wchodzi, jest siatka ogrodzona, jest wojlera. Aha. To się tak nazywa. Dobra. No to zrobię. Wie pan co? To zrobimy tak, że ja jutro do pana zadzwonię o 3 w nocy, bo tak będę gdzieś z pracy wracał, nie? Wtedy pan mnie odbiorę. Tak, nie, o czym my mówimy. Nie, ja jutro jest sobota, jutro wolne jest. U was. Ja widzę roboty. A pan będzie pracował? Jeszcze robię sobotę, niedziela. No. Ale panie, panu jednego gołębia dzwoni, co pan chce w tym gołębiu zrobić? Gdzie go mam wysłać? Do Anglii? Gdzie?
powiedział pan? Nie, bo właśnie dlatego dzwonię, bo pan napisał w ogłoszeniu, że możliwość wysyłki, nie? To właśnie chciałbym... Tak, w Polsce. Tak. No, żeby pan go wysłał paczkomatem. Najlepiej jest właśnie za granicą. Paczkomatem nie ma takiej opcji. W Polsce jest tylko jedna firma, którą wysyła Gołębie Poczta Polska. Koniec, kropka. A nie może pan go za granicę wysłać? Nie może pan go wysłać za granicę? Nie ma takiej opcji. Są firmy, które wysyłają do Anglii, do Egiptu, ale to one się w tym specjalizują, wysyłają do nich, a oni je przewodzą statkami, kurierami. Nie ma takiej opcji wysłać do Anglii albo gdzieś tam. Impostem. Do Anglii przyjeżdżają do mnie, biorą, ale sami sobie przewożą. Teraz jest Anglia poza Unią, nie ma takiej opcji. Nie wybierz tego Gołębia. A impostem jakby pan wysłał w kopercie bąbelkowej? Nie ma takiej opcji, jest tylko jedna firma w Polsce, Poczta Polska, jak koniec kropka. Paczka 24, dzisiaj go nadaje, jutro go pan odbierasz, ale tylko w Polsce. Dobra, to jest dobra, zrobimy tak, bo ja w sumie nawet jakby w Polsce ktoś odebrał i za tydzień jedzie moja też tutaj konkubina do Anglii, a jakby na przykład kupił od pana go i na przykład pan by... Jest problem. No. Powiem panu tak, wy jesteście w Anglii poza Unią. No. Musicie kurwa spełniać teraz wszystkie wymogi. Nie przewieziesz pan tego Gołębia. Albo go pan wyjeżdżasz w ciemno i go pan wypuścić jak nie, bo kiedyś brali do Anglii do mnie. No. Przewozili, bo wyjechali tam 20 godzin, 24 godziny. Wie pan, wsiadł pan w auto. W Polsce nikt pana nie sprawdzał na granicy, przejeżdżał pan. Teraz nie, skończyło się. No ale dobra. Między Francją a... Wiem o co chodzi, ja. Ale wie pan co, myślę, że można by to zrobić tak, że tak jak moja konkubina będzie jechała do mnie do Anglii, nie? Żeby po prostu zrobić tak, że wsadzić tego ptaka w kondona, dziurki zrobić i w pizdę se wsadzi i przewiezie. No to jest pana problem. Do mnie gołębie brali do Anglii, wywozili, ale jeszcze jak żeście nie wyszli z Unii. Przyjeżdżali, do mnie brali. Panie, do Niemiec wysyłam gołębie, przyjeżdżałem do Szczecina na hotel, meldują się, wysyłam gołębie, w hotelu odbieram gołębie, wyjeżdżałem z powrotem. Ale Niemcy, nie ma żadnych granic. W Anglii się trochę zmieniło teraz od roku, bo wyszliście z Unii, jest kurwa problem. Powiem panu problem, bo przyjeżdżali do mnie i też brali do Anglii. Powiedzieli, takie gołębie w Anglii nie ma. I brali ode mnie do Anglii, ale to byli Polacy, tak pan. No nie, byli żonaci gdzieś tam w Niemczech, w Anglii wyjeżdżali, wie pan o co chodzi, no nie, przyjeżdżali do rodzin i wracali. Brali ode mnie gołębie, powiedzieli, w Anglii takie gołębie nie ma. Ale powiem panu, nie wiem jak teraz. Powiem panu tak. Od jako wyśle, nie ma problemu, ale za granicę nie. Powiem panu tak, super gołąb, chciałem go tak jakby kupić na 100%. Trochę pan mnie zmylił z tropu, bo trochę się boję tych celników i tego wszystkiego. Ja, no bo tak jest, ale powiem panu, mnie to w ogóle nie zależy. Powiem panu, problem się był tak, było, bo brali 2 lata temu, przyjeżdżali, że z Szkocji kurwa, brali z Anglii, brali z Austrii. Dawcy biorą dalej, z Czechów tak. Biorą dalej. No dobra, ale z wami się zmieniło. No widzi pan, ale pan teraz narzeka, że z Austrii, tam ze Szwajcarii, z Anglii, tak? Ale to tak naprawdę... Nie, przepraszam, ale że z Anglii nie. No właśnie, ale przepraszam, że tak powiem, ale to niech dalej pan tam głosuje na PiS, to dalej nigdzie pan nie będzie wysyłał. Ja nie jestem za PiS-em, panie, to chyba kurwa z innej planety. Z jakim PiS-em kurwa jestem? Niech dalej pan głosuje na PiS, to pan nic nie będzie już sprzedawał. Panie, ja nie jestem za żadnym PiS-em, ja robię firmy kurwa zachodniej i przestań mi gadać, że kurwa za PiS-em. Nie będę 500+, kurwa, i nie jestem moherem. No, bo tak... Wie pan, co to jest moher? Wiem, to jest babcia. To jest babcia. No, to jest dziadek. No, nie biorę kurwa żadnego 500+, więc pan mnie nawet nie denerwuj. No, już się pan zagotował. No zagotowałem się, bo jak słyszę PiS, kurwa, to mnie chuj szczera, rozumie pan? Jestem kurwa człowiekiem, co pracuje, kurwa płacę podatki i nie wkurwię ich. No, ale zobaczcie pan, z drugiej strony, ja jestem młodym człowiekiem, nie? Ale na przykład ja uwielbiam Donalda Tuska, to jest prawdziwy mąż stanu. Znaczy, powiem panu tak, nie do końca, bo pan nigdy u nas nie był. Jak pan gadasz po polsku, to powiem panu tak, bo pan gadasz po polsku, byłeś pan Polakiem. W jakim stanu? Powiem panu, ja byłem za Tuska i za Kaczyńskiego i za Kujnikowo. Powiem panu, gdzie jest następny ludzi. Jak ja pracowałem za Tuska i była pida,
to kurwa tylko sponsorował jebanych swoich kolegów. I dlatego przegrał wybory. Wie pan dlaczego? Swoich biznesmenów, swoje firmy. Bo tak było, a ludziom nie dał nic. I dlaczego przegrał wybory? Bo przed kurwa PiS obiecał ludziom i nie dał. I dzisiaj mamy problem. Bo tak jest, bo pan jest Polakiem. Bo pan gadasz po polsku. No jestem Polakiem. Ja pochodzę z zachodniopomorskie, Kołobrzeg, Mielno, Koszalin. W Kołobrzegu byłem w Łódzku. O, widzi pan? Panu tak. No. Jestem Góralem, mieszkam na Śląsku. No. Górale nigdy nie zagłosują za PiS, choć już się im trochę w główkach poprzewracało. I powiem panu tak. Pracowałem w zachodniej firmie. Teraz pracuję i mam tak, wyjebane. Wyjebane na wszystko, bo firmy zachodnie mają pieniędzy tyle, że głowa boli. Dzisiaj płaczą u nas polskie firmy, bo zajebali wszystkich. Tylko, że tak, moherów, to wie pan, co to jest mohery? No moher to jest na przykład babcia albo dziadek. Tak. Jest i kurwa 8-10 milionów. Oni tylko dostają pieniądze, bo kurwa Kaczyński im daje. A nam zabierają, nam co pracujemy, młodym ludziom. Czemu kurwa młodzi wyjeżdżają na zachód, bo mają wyjebane na nich? No bo tak jest, pan też pojechał na zachód i pan sobie chwali, tak? Jest tak. Choć w Anglii już nie do końca, bo też mam w Anglii Krześniaka, kuzynu, szwagrów. Nie tak do końca. Bo teraz trochę się pozmieniało. No dobra, ale słucha pan, pozmieniało się. A na pewno pan tam 13 czy 14 emeryturę będzie pobierał zaraz. Ja nie jestem na emeryturze. Ale jak będzie pan pobierał emeryturę, to pan pierwszy ręce wyciągnie. Ale panie, 1300 zł, jak ja zarobię 7, panie, kurwa, 1300 zł na kurwa rok, jak ja zarobię 7, kurwa, na miesiąc, o czym pan mówisz do mnie? Panie, jesteś z innej kurwa planety. No. To jest 100 zł kurwa na miesiąc. Panie, czym my mówimy? No bo po prostu ja mam takie zdanie o emerytach, że oni, wie pan, ręce wyciągają po 13-14 emeryturę. Ale oni już zdychają u nas, bo ich zajebali. Na śmierć. No o czym też pan kurwa mówi, tak emerytka, bo kurwa dzisiaj u nas mąż był, mieszkał na Śląsku, tak? No tak. Umar, kurwa co robił na kopalni, bo 1800 zł emerytury, a czynsz kosztuje kurwa 1000. Plus życie, plus wszystko. Jezus daje 800 zł. Wie pan, co to jest 800 zł? No. Narody dzisiaj pan pójdzie. No o czym pan też gadać? Nie, no wiem o co chodzi, wie pan. No to o czym chcesz pan gadać? No ale zobacz, ale dodatek węglowy dostaliśmy 3000 zł. A jaki węglowy, kurwa, dostałem 3000 jak mam gaz? A bo to... ci, co węglowe mieli, to są wszystko mohery, bo to nie przerobili go z niebota. Ty nie wygrasz. No panie, kurwa, ci, co byli mądrzy, zlikwidowali pierwsze, bo się nie chcieli truć. Mają gaz. No kurwa, na dostatki nie dostaniesz za gaz. Bo ci nie należy, bo jesteś za bogaty. A ja powiem panu tak, ojebałem wszystkich. Złożyłem wniosek o dofinansowanie węgiel, a kotuję... Ale gdzie, w Anglii? Nie, w Polsce o domu rodziców. Wniosek na węgiel, a kotuję drzewem. No. No to nie wiem, co pan tnie, kurwa. Swoje palmy, czy kurwa las, czy... Bo jak pan jest góralem, to kurwa nie wiem, to mu pana dobra, ile, 50 hektarów? Dobra, to trzeba to... ciąć, no nie? Dobra, ale zostawmy ostatnie pytanie, bo też nie chcę panu przedłużać. A tak szczerze, szczepił się pan? Na co? Na tego wirusa, co owładnął cały świat? A pan się szczepił? Ja jestem młody, więc nie musiałem, a pan? Ja też nie. No i co? Umierali kurwa szczepieni, umierali nieszczepieni. No ale pan powinien, jak już jest starszą osobą. A czemu pan powinien? Czemu? Bo pan jest... Posłucha mnie pan, bo pan jest starszą osobą. Pan powinien 3-4 dawki przyjąć, żeby czuć się bezpiecznym, tak? A nie, bezpiecznym to jestem, jak się nie zaszczepiłem. No widzi pan. No i co chcesz pan ze mną gadać dalej? Bo nie mogę do Anglii wjechać. Po co, no właśnie, szczepiony? Bo i tutaj mam nad panem przewagę, bo ja sobie do Anglii wyjeżdżam, bo jestem zaszczepiony 5 dawkami, a pan nawet nie ruszy. A pan nie ruszy dupy z Europy. Bo nie muszę.
A po co ma wyjeżdżać? Bo pan jest... Powinują, kurwa, 10 dawkami być szczepiony. U nas poumierali tacy, co mieli 10 dawek bo pan... szczepienia. No i co? Bo pan jest zazdrosny, no. Bo pan jest zazdrosny, że ja sobie do Anglii wyjechałem, a pan nie może. O. A nie, panie, jakby chciał, to pan wyjechał. Tylko po co mam tam jechać? Powiem panu, po co mam tam jechać? Normalnie. Ja sobie na przykład rano wstaję... Ja, tu jest Ameryka, tu jest Anglia. Tu jest Anglia. Po co tam wyjeżdżać? Tam wyjeżdżali, kurwa, ludzie, co z nie umieli po co poradzić. Co pan też jeszcze więcej usłyszysz ode mnie? Dobra, ale ja mam... Ja nie jestem moher. Proszę pana, no. Ja mam wykształcenie podstawowe. No. Niech pan się ze mnie naśmiewa. No to z PiS-u. No to z PiS-u pan musi być. Ha. No dobra, a kto głosuje za PiS? Rolnikami, emeryci, no i ci co 80+. Ręciści? No bo oni mają się klasę podstawową. Ręciści no. I złodzieje. No dokładnie, no tacy, no palacy, z tym się pana zgodę. No co pan, też chce ze mną gadać. No ale, no bo pan też jest w miarę stary, to na pewno też nieraz pan w życiu zagłosował. Ale stary, co to znaczy stary? Ile to jest stary u no, pana? No tak z 60 lat. No chyba nie. Na pewno pan tam nieraz zagłosował na przykład na pana Jarosława czy Lecha. Jakiego Jarosława? Takiego kurwa Lecha. No. A nie chce się bać innej bajki. Ci co księżyc. No dobra, no. Nie będę z panem się kłócił. No, nie pokłóci się pan z nim, bo jak pan tak chce ze mną dyskutować, to pan nie podyskutuje. Ja jestem młody. Nie jestem z tej bajki, o, tak mogę pan powiedzieć. Ja powiem panu robię tak. W zachodniej firmie i nie w polskiej. Nie w polskiej. Ja powiem panu tak na zakończenie. Pan? Ja powiem panu na zakończenie tak. Ja jestem młody chłopak, przede mną świat stoi otworem. Ja se mieszkam w Anglii, przyjąłem dopiero cztery dawki szczepienia, se jeżdżę po całej Europie, zaraz będę se leciał do Azji, a pan se siedź w tej Polsce na tej dupie i tam se głosuj dalej na PiS. No, co ma pan do odpowiedzenia na ten temat? Pan se głosuje na ten PiS, bo pan wyjechał za granicę, nie jest pan patriotą i tyle, panu powiem, bo pan z tego uciekł. Czemu pan tu nie siedział? Jak panu tak dobrze było, jak PiS mówi, że kurwa dobrobyt, wszyscy wracają. No powiedz mi pan, czemu pan wyjechał za granicę? Czemu pan tak siedzi, jak taki dobrobyt w Polsce jest? Wie pan dlaczego? No, pan, uciekł pan. No, tak, te Ruscy, kurwa, nie chcą iść na wojnę, tylko pan spierdala iść za granicę, bo uciekać do Polski, dowód do Niemiec, wszędzie. No widzi pan, taki pan jesteś patriota. Bo pan tak, kurwa, powiem panu szczerze, mówi, że PiS. Ja wcale nie jestem za PiS-em, wierzy pan? No. Bo nie jestem moher, ani nie jestem taki. A pan tak do mnie mówi, że jestem, kurwa, że się nie szczepiłem. Co pan da, ta szczepionka? To powiedz mi pan. No, że na przykład wie pan, że zamiast żyć 75 lat, to będę żył na przykład 85. A skąd pan wiesz, mówcie pan, żebyś pan dożył 50? Bo, wie pan dlaczego? Wie pan czemu? Bo... Pfizer mnie zagwarantował na piśmie, że oni tam badali. Pfizer panu zagwarantował. Wie pan, jak było w Polsce, jak kurwa podpisałeś, miałeś ubezpieczenie na życie, że zaszczepiłeś się, nie dostaniesz ubezpieczenia. To jaki kurwa Pfizer? O czym pan mówisz? Oni zagwarantowali, że... Bo Pfizer... Nie. Właśnie, że nie. Bo kurwa w umowie jest tak. Jak masz kurwa umowę na życie, że umrzesz, jak było napisane, że się zaszczepisz, to kurwa umowa nie obowiązuje. To o czym pan gadasz? Jaki Pfizer? Panie, kurwa, lećcie na ziemię, wylądujcie, kurwa, wy żyjecie w kosmosie w Trangi. Żyjcie sobie tam dalej. Dzięki, pozdrawiam, na razie, hejka. No. Żyjcie sobie tam jak najdłużej. Tym Johnsonem, co te kurwa dyskoteki robił, jak kurwa była ta pandemia. A on się bawił z kurwami. Tak on pracuje w Trangi, widzi pan? Widzi pan, jak żyjecie? Dobra. A on te kurwa, everybody, kurwa, bawił się, no nie? Dobra. Zniszczyli. Podał się do dymisji, był honorowym, a ono się dobra. Nie poradzą, widzi pan? Proszę pana, ja jestem katolik, ja nie będę się kłócił. No to widzi pan, jak jest pan katolik. No widzi pan? No. No ale jeszcze nic się nie chce kłócić, tylko pan mówi, mi pan zarzuca. Wszyscy kurwa w Anglii, królowo, żeście się pochowali. Kurwa, nikt nie mógł chodzić, a oni se kurwa everybody robili. Powiedz mi pan. Pan gdzie pan żyjesz? Powiedz mi pan, z czym pan ten kurwa ze mną dyskutować? Dobra, ale... No widzi pan? Ale wie pan... Wasz wód wybrany kurwa prawie z PiS-u kurwa. Niczym ci nie różniliście od tych kurwa Polaków. Dobra, ale... Wszyscy się pykali kurwa w tej Anglii i kurwa szczepionki wodnie obowiązywały. Pandemia była, to królowej król nie mógł przyjść kurwa. A pan, wyście się bawili kurwa, wasz wód.
I o czym wy mówicie? Pan mi zarzuca ten spis. No widzicie, jakie macie kurwa woda, jakiego cię kurwa debila wybrali? Takiego jak naszego. Dobra. Nic się nie rzucie w tej Proszę Anglii. Pana, a pan katolik jest? A czemu pan mnie pyta za takie sprawy? No tak z ciekawości. Jak pan myśli? Ja myślę, że pan w tym wieku to już katolik. Myli się pan. A, ateista? Kto pan kurwa do nieba pójdzie? Myśli pan, co pan ryzykowi zapłaci kurwa? Złotych pan pójdzie? Ale ja nie płacę ryzykowi. Ale ja nie płacę ryzykowi, tylko ja sobie wierzę w Boga. O co pan chodzi? Wiesz te pan, co pan też? Kurwa, walacha, co pan też? Nie to nie przeszkadza. Nie jestem moher. Dobra, to przepraszam. Co na te wiesz pan, kurwa? Everybody, w piwnicy, a dobra. Ty królowo już się kurwa chowali. Dobra, powiem panu to tak. To jest zajebiście. Powiem panu tak na zakończenie. Pan zaimponował, że normalnie kurwa błyszczę. Powiem panu tak na zakończenie tej rozmowy. Jest weekend, ja idę się teraz nachlać wódki, pan będzie zazdrosny, nieważne, idę sobie wypić. A że o co? A ty co pan się zmienia, tak? Wątpię, że pan sobie kupi Jagermeistera 07. Panie, jesteś pan kurwa, powiem panu, do tyłu, jeszcze panu trochę brakuje, tylko powiem panu tak, jesteś pan kurwa nie patriota, boś pan spierdolił do Anglii, czemuś pan spierdolił, co ma pan kurwa mafię, czego pan się bolił? Po prostu, nie trzeba wyjeżdżać do Anglii, powiem panu, w ogóle, u nas jest dobrobyt, u nas jest Ameryka, u nas jest Anglia. A pan, że spierdoli, co pana się boi, że pana za to tu w Polsce? Bo po prostu... Dopóty pan uciekł. Przecież u nas dzisiaj nie trzeba wyjeżdżać do Anglii. Wierz mi pan, u nas jest Ameryka, u nas jest Anglia. Kto wyjeżdża, kurwa? Do Anglii. Proszę pana, ja sobie jechałem, bo jestem młody, a pan się nie zaszczepił, pan nawet nie może wyjechać i tyle, pana to a boli. A pan wie, trzy daty pana wziąłem, to... widzieć pan jak pana w chuja robię, a pan nawet kurwa w to nie wierzy. Pana to... już nie szło u nas. Pana to boli. No widzi pan? Pana to boli, że ja sobie wyjechałem. A kurwa jedźcie, gdzie chcecie? Ja se teraz żyję jak król, zarabiam sobie 10 funtów na godzinę i zaraz se kupię... Nie widzę, żeby pan był szejkiem. Nie widzę, ale nie, ja se zaraz idę i za 10 funtów se kupię na przykład Jacka Danielsa. A to myśli pan, że ja se nie kupię kurwa za 200 zł? No. A to pan myśli kurwa, że to biedakiem, do biedaka pan się dodzwonisz w PiSu, kurwa, za 1000 złotych? Jak pana, no, no jak, to weź pan przestań. Jak pan alkoholik, to niech pan se chleje. No jaki alkoholik? No pan mówi, że pan pije. Ale ja jestem młody, ja mogę. Ja jestem młody, to mogę. A czemu? Ja jestem kurwa stary? A skąd pan wie kurwa? Czego pan podałem PESEL? Ja nie będę panu zaglądał właśnie do PESEL-a, no. Ale kurde, starszej osobie nie wypada żłopać. A jak starszy, skąd pan z kim mówi, kurwa, z kim pan godo? No widzi pan, co kurwa po rozmowie pan poznał? No widzi pan. No widzi, bo po prostu zazdrosny pan jest, że na przykład ja sobie wjeżdżam... Ale o co, że pan do Anglii wyjechał, pan! Tak panu powiedziałem, żyjcie se tam kurwa, mieszkajcie kurwa z tym rzuconym pedałem, jebamy i tyle kurwa. Co mu panu więcej powiedzieć? Zazdrosny jest pan, że na przykład moim sąsiadem jest Murzyn, o! O co? O co kurwa? Jestem, powiem panu kurwa, chwała Bogu, że oni mieszkają u was, nie u nas. No, zazdrosny jest pan, że moim sąsiadem jest... Nawet możesz pan się Murzynkę wziąć. Weź sobie pan Murzynkę, kurwa, za żonę. Wtedy będę zazdrosny, ale że z Murzynem pan mieszkał? Kurwa, w ogóle. No moim... pan miał żonę Murzynkę. Na przykład moim sąsiadem jest Murzyn, urodził się w Gwatemali i normalnie sobie mieszkamy drzwi w drzwi, normalnie mleko mi rano przynosi i normalnie. No tak mówią, ciapatę. Ciapatę! Tak u was mówią, ciapatę! No, Rasista! Ale panu tak się żyje dobrze? Żyj se pan! Żyją, nikomu nie będę kurwa, wie pan, każdy żyje tylko los. Trzeba sobie życie ułożyć po swojemu, tak? No tak! No niestety, no. Po prostu pan jest zazdrosny tego standardu ale życia. Ale o co? Panie, pan kurwa zazdrosny, jak ja mówię zazdrosny, o co? Ja w Anglii za jedną wypłatę se kupuję za 3000 funtów na przykład Passata B5, a ty co? Ale kup se pan jeździ po tej lewej stronie, chuj mnie to interesuje, jak pan jeździ kurwa? Ja mam szwagra kurwa co ciuchlandy wodził do Polski. Kurwa skupował po tej Anglii kurwa tych waszych kurwa tych śmietnikach kurwa. Dobra, o czym pan mówisz? Po prostu pan jest zazdrosny i zamiast powiedzieć od razu, że
Dobra, na razie, pozdrawiam, życzę wam szczęścia w tej Anglii, życia jak najdłużej i nie jestem żaden kurwa nastawiony, że pan jest zazdrosny. Żyjcie, no. Każdy musi żyć po swojemu. Tak jest? Dobra, tak jest. Dobra. Cieszę się życiem. Pozdrawiam, jak najdłużej żyjcie, kurwa, 200 lat w tej Anglii. Dobra. Dobra. Pozdrawiam, do widzenia. Dziękuję, dobranoc. No, dobranoc. Z grubiarzem nie wygrasz. Ja. Ale... Nie wygrasz. Kurwa, widzowie, ej. No nie wygrasz. Ale tak go już podpuszczałem. To jest taka kana... O kurwa, czemu to jest aż tak powiększone? To jest przesada lekka. Słucham. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zrobię sobie kanapę rozkładanej za darmo. Tak, tak, słucham pana. Dostępna jeszcze jest ogólnie? Tak, dostępna jak najbardziej, zapraszam. Powiem panu tak, bo to jest w Warszawie Rembertów, tak? No, Wader, Rembertów, tak, tak, tak. Gdzieś no. To okolice. Tak, tak, ja mogę pomóc przy tej kanapie. Natomiast jest duża klatka schodowa, taka bardzo ten, z łatwością można to znieść, no nie, jednak to jest siódme piętro, no. A do windy, do windy w pionie, może i wejdzie do windy, no może i wejdzie. Mam do pana szereg pytań, przepraszam, że też tak się pytam, bo to wiadomo, że za darmo to nie powinien też wypytywać. No ale mimo wszystko no, muszę. Słucham pana. No, mimo wszystko no. Muszę, bo wie pan, to też jakby mieszkam tutaj. Z... To jest pana czas też. Jak pan tu przyjedzie i twierdzi, że to nie to, to jest pana czas. No, no. Ja rozumiem to. Pan no. Da pan pyta. No to tak o, chciałem sobie tak o, kto na tym spał? O. To znaczy tak, my kupiliśmy mieszkanie no. Z rynku wtórnego od takiej pani. I my śpimy na tej kanapie we dwójkę, ja z dziewczyną narzeczoną no. Od miesiąca. A czyli jak się wprowadziliśmy tutaj, to wzięliśmy firmę sprzątającą, której chłopaki tu przyjechali, żeby ją wybrać, żeby kierkować. Przed nami na tym mieszkaniu prawdopodobnie spało jakieś małżeństwo również, ale... bo jakieś tak. Zabawki były to porozrzucane. Ale czyli państwo tam spaliście, tak? My też tu śpimy na tej kanapie, tylko po prostu chcemy się jej pozbyć, bo my chcemy jakieś łóżko tam wstawić normalnie. Aha, dobrze, rozumiem. No to przepraszam, no to też kolejne będzie pytanie, tak jakby, no ale muszę też zapytać. Kurczę, no jasne. Na przykład tam, czy na przykład państwo tam, nie wiem, no wie pan co, tam seks uprawiali czy coś, kurczę. Seks? Przedmałżeński? No co pan sobie żartuje? No bo wie pan... To takie rzeczy. No bo wie pan, to no bo... To takie rzeczy. No bo wie pan. No, w Polsce? No nie, no bo wie pan, to też tak jest, że czasami ludzie oddają takie łóżka zachlapane, jakieś tam... Wie pan o co chodzi, nie? Że tam... No, takie brudne, ufajdane... Ja nie wiem, jakie ludzie łóżka oddają. To łóżko jest czyste, o, tak mogę powiedzieć. O, ja je nawet prałem osobiście ostatnio odkurzaczem biorącym, chyba 2 tygodnie temu. A, czyli... Myślę, że jeżeli cokolwiek mi upadło, to już jest wyczyszczone. A. No. No, no dobra. Co? Widzę, że tam jakieś są lekkie uszkodzenia mechaniczne, ale to tam w miarę nam nie przeszkadza. Nie, to nie przeszkadza, stoją. No. A mogę jeszcze właśnie może tą dziewczynę, czy tam małżonkę do telefonu na chwilę, bo tam zawsze kobieta to powie więcej. Jestem, słucham. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry. Słyszy mnie pani? Tak. Faktycznie tam pani nie uprawiała seksu na tym łóżku? Nie, no co pan? Przesłuchuj. Nie ma opcji. Bo wie pani, ja jestem pedant. To się grzymałem? Natomiast to tam, kto robił wcześniej, no to wie pan, no nie wiem, bo my niedawno kupiliśmy mieszkanie, więc to łóżko tutaj było, akurat ta wersalka, więc co tu, co robił wcześniej, to nie mam pojęcia. Bo wie pani co, my byśmy, jak pani mówi, że jak pani nie kłamie i pani tam mąż czy tam chłopak, nie, jak pani nie kłamie, to myśmy nawet jutro tam czy pojutrze przyjechali, ale od góry do dołu my przefiltrujemy te łóżko filtrem UV i zobaczymy, czy tam są ślady... No, nasienia, tak? No to pan przyjeżdża z tym filtrem UV. Czy nie mieliby państwo jakby żadnych obiekcji, żeby jak my tam będziemy je sprawdzać?
No będzie to zabawne, no ale pan przyjeżdża, no w końcu wystawiłem to łóżko, to jakoś to zmieszę. To te badania pana. Znaczy to nie są jakieś tam... Jak pan przyjedzie z tym filtrem, to musi pan się zdezynfekować cały, zdjąć buty, nie być czysty i tak dalej, no bo pan do domu naszego wchodzi, wie pan, wchodzi. No, tak, tak, tylko że ja chcę, mam taki filtr ręczny, że ja wzdłuż łóżka w drugą stronę przyjadę i zgasimy światło, będzie widać, są kropki takie na podczerwień, tam filtr UV jest taki jakby fioletowy. I będzie widać, czy faktycznie tam państwo uprawiali seks, czy... A będzie widać, w jakiej pozycji? Czy tak nie bardzo? Ale widzę, że pan się... No nie, no bo widzę, że pan się śmieje, ale... Mówiłem już na początku panu, że... No to... No to głupie... To jest warunek. No. Że głupie pytanie... To jest warunek. Ja panu odpowiedziałem, a pan dalej... Ja panu odpowiedziałem na pytanie, a pan dalej drąży temat. No to jakoś ten, no chcę wyglądać troszeczkę z uśmiechem na twarzy. Ale dalej... No bo rozmowa robi się niezręczna, no tak. Pan się decyduje albo nie, bo też trochę szkoda na trochę pan, pracy. Pan trochę znaczy... pan przeciąga ten temat. Znaczy nie, no bo rozmowa nie jest... No, czy rozmowa jest niezręczna, bo kiedyś właśnie też jakiś chłop tam wystawił ogłoszenie, że oddaje łóżko. My podjechaliśmy tutaj z małżonką, oglądamy łóżko, nachyliłem się, po prostu nachyliłem się do łóżka, powąchałem, no śmierdzi cipą. No i widzi pan. Panu też się teraz niezręcznie zrobiło, no ale kurde. Dlatego się pytam od razu o takie rzeczy. Nie. Chyba nie. No dobra. No. Ja chyba poszukam dalej. Ja chyba poszukam dalej kogoś. No widzi pan, no pan od razu wie, że tam działy się różne rzeczy i panu się głupio zrobiło, no. No niestety, to trzeba od razu powiedzieć, że tam pan napieprzał 6-9 czy takie rzeczy. Znaczy wie pan, jeszcze lepiej, bo ja prowadzę hodowlę psów, to powoduje pitbulle i one tam na tym łóżku rzeczywiście się kotłowały jak króliki. No. Ja pierdolę, bo to też nie wiem, bo to niektórzy ludzie się boją, wie pan, a ja tu mam dwa duże psy, które są uznawane za agresywne. Ja. Odgryzają rzeczy, dlatego ja się boję prawie tutaj, bo one odgryzają rzeczy. Ale jak chce pan tu przyjść, to w sumie zapraszam, nie? Tak. No dobra, to ja zastanowię się jeszcze tu z dziewczyną, najwyżej byśmy tam podjechali jutro, czy tam pojutrze w niedzielę, po kościele gdzieś. Nie, w niedzielę to niestety nie, bo dzień święty trzeba święcić i my w niedzielę nie przyjmujemy żadnego gościa. I nie handlujemy nawet za darmo. Bo Jezus powiedział, że w niedzielę to z edukaty stać w dupę, a nie handlujesz. Słuchaj. W niedzielę idź do świątyni, a potem odpocznij. Słuchaj mnie, gościu. Edukatami w niedzielę. Słuchaj mnie, gościu. Za darmo. Słuchaj mnie, gościu. Robisz sobie jaja, zajęłeś mi 10 minut czasu przez telefon, jak już wystawiasz łóżko ubrudzone i na przykład... rąbiesz się na tym łóżku, to od razu się rozłącz, a nie zajmujesz mój czas, tak? Ty na... Oj, bo tam... Słyszysz tam głośno u pana? No, słucham. Dzwonię z sprawy byczków. Z Olixa. Tak. Tylko tam, nie wiem, pan ma strasznie głośniej, niż tam pieski hałasują w tle. No, teraz słychać dobrze? O, teraz lepiej, no. Byczki pan wystawił tak. Na Olixie. No, słucham. Proszę, poczekaj pan chwilę. A, to babcia, dobra, już no. Jest. No, byczki ogólnie. No tak, aktualne. No, coś więcej, żebym pan powiedział, bo na razie tam pan mówi tylko aktualne, ale coś więcej, tak? Słucha pan, tak jak w opisie jest, wszystko jest napisane. 3-miesięczne waga około 100 kilo, tak? No, waga obok 100 kilo, ale nie obok, tylko dokładnie, tak? Chciałbym wiedzieć. Jakieś takie podstawowe rzeczy, o. No, prawie co? Może ja za bardzo podszedłem agresywnie do telefonu. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie tam z Olixa jałóweczka mięsna. Tak. I właśnie nie wiem, czy to pani wystawiła, bo tutaj żadnego zdjęcia pani nie dodała? No, tak. Więcej informacji potrzebuję na temat. To jest
To jest rasa, to było dwa w jednym robione, Simmental i Limuza. Co? To jest takie Simmental i Limuza. Co to znaczy? To jest jakiś... To znaczy zadzielane po prostu była, są takie słomki dwa w jednym. Dwie słomki. Jest Simmental i Limuza. Coup de Mont? Razem. Joli Passant są? To jest, nie wiem, bo to właśnie nie rozumiem, o co chodzi. To jest jakieś, właśnie nie wiem, czy to jest coś... No nie rozumiem, tylko przepraszam, że tak reaguję dziwnie. Po prostu mięsna. Ale to jest żywa jałówka, czy jak to jest? No tak. No i o to mi chodzi, o wzrost, waga, wiek, takie rzeczy, bo tu pani napisała 1000 zł, ale dalej nie wiem, o co chodzi. Ma 3,5 tygodnia. No. Czyli no. Cielak. No cielak. O kurwa, bo tu pani zdjęcia nie dała, nic. No zdjęcia nie. O. Ma 3,5 tygodnia. Jezus, no ale informacje, 3,5 tygodnia. Pani sprzedaje tą jałówkę, czy pani jaja robi? Naprawdę, jest późno, ja nie chcę się denerwować. A pani o 3,5 tygodnia. No. Co to są za informacje, no? No, a jakiej? No to mówię panu. No to proszę i stan techniczny podać. No chociaż tyle. Jest jałóweczka mięsna, 3,5 tygodnia. Ja. Piję mleko od krowy. Jest biały małep. No. I cała resztę brązowa. No, ale konkretnie, no, zemścił tam, Jezus, konkrety. No jak konkrety? No na przykład agresywna jest, no nie wiem. Jaka agresywna? Tyle taki by było agresywna? Szczepiona, chorowana na kiłę, podstawowe rzeczy, no kurczę. Do widzenia. O, do widzenia. Ja, no, bo ona zamulona, strasznie. A wiecie, czemu mówię konkretnie zemścił tam, bo było tak o. Jak było, już jesteś po dykcie i tam było tak. No, już jesteś po dykcie, to tam było tak. Konkrety! Zemścił tam i to